Nie, ci Świdniczanie mają prawo wiedzieć, że prezydent miasta nie potrafi umorzyć ludziom biednym, którzy przychodzą, którzy grozi eksmisja, a potrafi umorzyć 2000 zł własnej kończącej radnej z PO. Jest to karygodne i chciałbym w dzisiejszej Radzie, aby pan prezydent, jak pani Gadzińska, się po prostu wytłumaczy. I nalegam na dobra tej Rady dla stworzenia standardów na przyszłość, żeby ten baner tu został. Ja mam polecenie od pani sekretarz. Proszę mi to zrobić. No ale ja nie chciałbym tego, jestem radnym. Próbował pan to zrobić jeszcze. Panie Rado, żebyśmy się dowiedzieli. Nie, ten baner tu będzie wisiał. Ten baner będzie tu wisiał. Nie, Świdniczanie mają prawo się dowiedzieć. Tak naprawdę, może prezydent umorzy wszystkim Świdniczanom długi. Proszę państwa, jestem radny od 20 lat, kończę kadencję. Jeszcze takiej sytuacji na naszych sesjach nie widziałem, żeby radny, który występuje w imieniu mieszkańców, przepychał się z pracownikiem urzędu. Dlatego, żeby do tego nie może dochodzić na sali obrad. Dlatego, żeby naprawić tę Świdniczą. Panie przewodniczący, to pan nie jest głos. Na Świdniczą tak naprawdę. Panie radny Gazdański, proszę jej zabrać. Koniec kokiet towarzyski, pomaganie sobie wzajemnie. Jesteśmy tylko i wyłącznie na Świdniczą. Czy pan? Proszę, proszę zostawić. Proszę pan zostawić. Czy pan radny zarządza tą salą? Ja poprosiłem o głos, nie skończyłem, a pan sobie... Proszę zostawić, to jest moja własność. To jest moja własność. Dobra, ty powiesz, jeszcze raz. Nie się bawić. Być może ta sesja się skończy. Teraz sądzę, że w tym miejscu tak naprawdę mamy prawo mówić wszyscy o sprawach, które dotyczą Świdnicza. Trzeba. Jestem radnym, dlatego mam prawo informować Świdniczan o tym wszystkim. Nie możemy się odizolować od Świdnicy, jesteśmy tylko dla nich tak naprawdę. Ma pan? Jest to jakaś forma misji. Ma pan? Jeżeli coś mnie boli, mogę odwołać się do Świdniczan i powiedzieć ci, drodzy Świdniczanie, dla których jestem tu radnym, nie podoba mi się to, co się dzieje. Uważam, czy pan skończy dzisiaj? Nie, no i jest... No i przemawia pan i przemawia. Ja chcę dwa zdania. Ja rozumiem, że pana, dla pana bliżej są koledzy radni i Świdniczanie. Tworzymy nie, jakąś kokietę. Ten urząd, prezydent miasta, radni są tylko dla Świdniczan. Czyli jest jedna sprawa. Znaczy tak. Jeszcze dalej niech pan mówi. Ale, panie Michale, jest jeszcze jedna sprawa. Znaczy tak, zdecydowanie zgadzam się tutaj z radnym Gasteckim. Co do meritum sprawy. Sprawa nie została wyjaśniona. Źle zostało to zrobione i to nie ulega wątpliwości. I to samo ja mówię. No to dobrze. Jedna sprawa. Ale inaczej ten dyskurs byśmy nie otworzyli, gdyby nie ten plakat. O tym by nikt nie chciał rozmawiać. Teraz rozmawiamy, to będzie temat na radzie. Będzie temat dla radnych, będziemy mogli o tym mówić. Forma mi nie odpowiada. Forma mi nie odpowiada. Co do meritum, nie wtrącam się. Bo rację trzeba by wyjaśnić. Trzeba sprawę wyjaśnić. Tak. Nie może być sytuacji natomiast takiej, że to jest faktycznie kolesiostwo. Nie może być będziemy tutaj. Ale formę przyjął taką, jaką... No to jest inna sprawa, prawda? Można by się zastanawiać na to. Komu to przeszkadza? Ale komu to pomaga? Jest to niezgodne z prawem. Jest to pomaga Świdniczanom. Wie pan co, ja wiem, że pan formy kokiety, robicie sobie deal nawzajem. Natomiast no, Świdniczan to interesuje. Jesteśmy tu dla nich, nie dla siebie. Tak naprawdę, panie przewodniczący. To mówił. Nie, tego nie powiedziałem panu. Niech będzie pan człowiekiem przyzwoitym. Niech uzna pan, że dobro Świdniczan jest dla pana najważniejsze. Niech to po prostu wisi. Niech widzą, niech się, niech patrzą nam na ręce. Po świadczeniach może to powiedzieć. To może być w tej chwili, co panu przeszkadza. Nie rozpoczniemy z obrad sesji. Prezydent się po prostu boi wiedzy na temat tego, co czyni. Imię kokiety towarzyskie z pomiędzy Świdniczanem, dlatego ten baner zginął, proszę państwa. Ale wy jesteście najważniejsi, my jesteśmy tylko po to, aby w tej formule demokracji przedstawicielskiej wam w jakiejś formie misji reprezentować wasze interesy. Zatem czyni cały czas. Prezydent się boi informacji, że własnym koleżankom, kolegom z PO umorzy długi. Przystępujemy do procedowania.